Koralina i tajemnicze drzwi to bajka, która podchodzi pod horror. Bajka, która ma w sobie niesamowicie dużo nawiązań. Między innymi w scenie z duszami widzimy za dziećmi tło, które ma nawiązywać do obrazu Van Gogha, Gwiździsta noc. Nie mówiąc już o tym, że sama animacja zostawia nam wiele pytań i wiele niedopowiedzeń. Bo w końcu kim jest ta stara kobieta z drugiego wymiaru? Jak powstał ten drugi mroczny wymiar? Jakim cudem kot potrafi się przenosić między dwoma światami? Dlaczego drugi ojciec i drugi Wyborn nie słuchali się wiedźmy? Czyją twarz przedstawiają kwiaty w ogrodzie? Z tymi pytaniami, jak i wieloma innymi pytaniami zostawia nas ten film. A my sobie postaramy odpowiedzieć na większość z nurtujących nas pytań. Tak więc zostaw jeszcze tutaj łapeczkę w górę oraz subskrypcję, bo lecimy po 200 tysięcy subskrypcji i już ruszajmy z naszą teorią. Na samym początku przypomnijmy sobie, o czym był ten film, gdyż swoją premierę miał w 2009 roku, więc trochę czasu od tego minęło. Tak więc Koralina wprowadza się ze swoimi rodzicami do Różowego Pałacu, który de facto jest podzielony na trzy segmenty mieszkalne. W jednym z nich mieszka ona z rodzicami, u góry na strychu mieszka cyrkowiec Bobiński, a na dole pod nimi w piwnicy mieszkają dwie aktorki, April i Miriam. Generalnie Koralina się strasznie nudzi, bo to miasteczko jest totalnym zadupiem i nic tam po prostu nie ma. I w czasie jednej zabaw Koralina spotyka Wyborna, ale uważa go za dziwaka i od razu od niego sobie idzie. Następnie on nie daje za wygraną i przynosi Koralinie szmacianą laleczkę, która jest mega podobna do niej. I po tym zajściu Koralina znajduje tajemnicze drzwi, które na pierwszy rzut oka są zamurowane, ale jednak podczas snu udaje jej się przejść trzy razy przez te drzwi, gdzie to spotyka odpowiedników swojej rodziny, tylko w wersji kukiełkowej. W sumie wszystko tam wygląda normalnie oraz lepiej niż w rzeczywistości, a że w normalnym świecie Koralinie się nie podobały warunki mieszkalne, gdyż są beznadziejne, do tego rodzice na nią nie zwracają uwagi, bo są zbyt bardzo zajęci pracą i wiele jeszcze tam się pojawia aspektów, co się Koralinie nie podobają w normalnym świecie, więc coraz więcej czasu chce spędzać w tym drugim wymiarze. Przez co jej druga mama oferuje jej to, że ona będzie mogła z nimi zostać na zawsze, jak tylko odda swoje oczy, w zamian za guziki. Jednak ona się nie zgadza i tutaj się pojawia prawdziwe oblicze wiedźmy, która chce ją mieć przy sobie, więc porywa jej rodziców i więzi, przez co Koralina musi wrócić do tego świata, by ich odzyskać i przy okazji spotyka trzy dusze dzieci, które opowiadają jej swoją historię. Więc ona, żeby uwolnić rodziców i dusze tych dzieci, postanawia zagrać z wiedźmą w grę, w której musiała ona zbierać przedmioty, które miały symbolizować oczy, po to by dusze dzieci zostały uwolnione, a następnie musiała znaleźć swoich rodziców. Oczywiście jej się to wszystko udaje zrobić i na końcu jeszcze ona toczy walkę z wiedźmą i jej mechaniczną ręką i po wygranej ona postanawia wrzucić klucz do studni. I tak się w sumie kończy cały ten wątek w tej historii. To skoro każdy już zna koncept tej animacji i wie, o co chodzi, możemy przejść do naszej teorii, która to pozwoli nam odpowiedzieć na nasze pytania z początku odcinka i jeszcze otrzymamy odpowiedzi na wiele innych pytań. A więc pierwsze pytanie, jakie się pojawia, to kim jest ta wiedźma z drugiego wymiaru i jak powstał ten świat? Otóż sądzę, że ta wiedźma to jest pierwsza mieszkanka tego domu, a oprócz tego ona fascynuje się czarną magią, przez co ona stworzyła ten drugi wymiar. Ale wszystko po kolei. Jak wiecie, wizerunek tej kobiety jest strasznie zniekształcony i do tego ona używa wielu mechanicznych i robotycznych zamienników zamiast swoich oryginalnych części ciała. Ale jej wizerunek jest nam ukazany pod postacią skalników, na których rosną kwiaty, oczywiście przed domem. I może faktycznie w śnie on przypominał Koralinę, to tak jednak w dzień, w normalnym świecie, on jej tam nie przypomina. A zresztą jak on miał tam powstać, jak oni się dopiero wprowadzili do tego domu, a on już po prostu tam istniał. Dlatego sądzę, że on przedstawia wizerunek właścicielki tego domu, czyli tej kobiety. Następne pytanie jest takie, co łączy wiedźmę z drugim wymiarem i jak on w ogóle powstał oraz co wspólnego z tym wszystkim mają guziki. Otóż sądzę, że ta kobieta sama stworzyła ten wymiar, poprzez to, że zaprzedała swoje oczy i duszę za wymarzony świat, w którym jej niczego nie zabraknie. A dlaczego sądzę, że to ona stworzyła ten świat? Otóż zwróć uwagę na to, że to ona w tym świecie rządzi, czyli ten świat de facto należy do niej. Ale skoro stworzyła ten świat, to dlaczego nie może z niego wyjść? I na to też pojawia się odpowiedź, gdyż ona sama tak do końca nie istnieje. Bo za ten swój wymarzony świat musiała zaprzedać duszę, a bez duszy nie może opuścić swojego wymiaru. A jedyne co opuściło jej wymiar, to jest mechaniczna ręka, ale no właśnie mechaniczna, a nie jej zwykła dłoń. Ale jeszcze do mechanicznych części ciała sobie wrócimy. A teraz powróćmy jeszcze na chwilę do jej świata. Tak jak powiedziałem przed momentem, jej świat istnieje dzięki jej duszy oraz oczom. A skoro ona nie mogła mieć oczu, to sobie przyszyła guziki, co to było bardzo modne w czasach, jak ona żyła. Ale właściwie kiedy ona żyła?
Otóż sądzę, że dużo szybciej niż w 1921 roku, a to się dowiadujemy z dat, które są nad kielichami, ze słodyczami, gdyż te daty też coś symbolizują, a dokładnie symbolizują daty zniknięcia, a następnie śmierci tej trójki dzieci, których to dusze widzieliśmy w filmie. Więc co te dzieci mają wspólnego z tą wiedźmą? Otóż sądzę, że bardzo dużo, gdyż jak wiemy, to są dzieci mieszkańców tego domu. Z czego to mamy trzy daty, które odpowiadają trójce dzieci, ale w filmie mamy też czwarte dziecko i ono przeżyło to starcie z wiedźmą, ale jednakże na chwilę przystańmy sobie przy tej trójce dzieci. Skąd wiemy to, że te daty odpowiadają tym dzieciom? Otóż zwróć uwagę na to, że te aktorki oprócz aktorstwa interesowały się też magią i z cukierków z jednego z tych pucharów ugniatają magiczny przedmiot, który jest ściśle powiązany z duszami dzieci, gdyż pozwala on Koralinie je dostrzec. A dokładniej mówiąc, to dostrzec przedmioty, które mają symbolizować dusze tych dzieci. A same dzieci oraz ich dusze były niesamowicie potrzebne wiedźmie, tylko do czego? Otóż sądzę, że te dusze tych dzieci i ich oczy były jej potrzebne do tego, by rozwijać swój świat i mieć coraz większą i większą moc. Bo zwróć uwagę na to, że jak Koralina chodzi po tym świecie, to on jest skończony i można go przejść w koło. A gdy Koralina zdobywa te przedmioty, które symbolizują oczy tych dzieci, to po każdym zebranym takim oku, część świata wiedźmy się rozpada. Co to właśnie nam pokazuje? To, że daną część swojego świata napędza moc duszy tego dziecka. I pewnie się zastanawiasz, dlaczego akurat to są dusze dzieci, a nie dorosłych osób. A to dlatego, gdyż dziecko łatwiej jest oszukać. Dziecko nie będzie się tak stawiać jak dorosły. Ale teraz sobie wróćmy do czwartego dziecka, które widzieliśmy na portrecie. Kim ono jest i czemu nie widzieliśmy jego duszy w filmie? Otóż sądzę, że przed tą trójką dzieci było jeszcze jedno dziecko i nim był ten chłopiec obrazu, któremu to udało się uciec przed wiedźmą oraz jej magią, przez co ona stwierdziła, że potrzebuje jakiegoś wsparcia, by być szybszą oraz lepszą niż dzieci. Dlatego stworzyła i zamontowała sobie cybernetyczne części ciała, które przez magię połączyła ze swoim ciałem. I pomimo tego, że ona nie mogła opuścić swojego świata, tak jej mechaniczne części już mogły tego dokonać. Ale powiem nawet więcej, i sądzę, że tych dzieci była piątka, gdyż jedną z dusz jest siostra bliźniaczka babci Wyborna, więc skoro wiedźma pozbyła się jej siostry, to ona też mogła być razem z tą siostrą w tym świecie, ale jedna z tych sióstr musiała się poświęcić, po to by druga mogła uciec. Zresztą w filmie jest to mówione, że ona tam mieszkała i zabrania Wybornowi tam przychodzić. Dziwne, że się wprowadziłaś. Moja babcia, właścicielka Różowego Pałacu, nie wpuszcza ludzi z dziećmi. Więc na to wychodzi, że babcia o tym wszystkim wiedziała. A te daty nad pucharkami aktorek czy też wróżek, bo one zajmowały się jednym i drugim, mają ścisłe powiązanie z tymi dziećmi, przez co Koralina mogła zobaczyć oczy tych dzieci za pomocą tego przedmiotu. Natomiast podczas uwalniania tych dusz widzimy tło przypominające to tło z obrazu Van Gogha, Gwiździsta Noc, gdzie dla wielu ten obraz ma symbolizować boskie odkupienie, a gwiazdy znajdujące się na nim to są dusze odkupionych. Dlatego po zniszczeniu tych rzeczy za duszami widzimy ten obraz, bo to ma symbolizować to, że te dusze dzieci zostały odkupione i mogą teraz trafić do nieba. Kolejną dosyć istotną sprawą to są guziki i to dlaczego one wszędzie się pojawiają. Otóż jak wspominałem wcześniej, wiedźma zaprzedała swoje oczy oraz duszę za swój własny świat i to właśnie guziki sobie przyszyła w miejsce oczu i sądzę, że te guziki to też są swego rodzaju połączenia między dwoma światami i to przez te guziki wiedźma może wszystko i wszystkich obserwować i te guziki dają jej pełną władzę na tym, co się dzieje po drugiej stronie, bo zwróć uwagę na przejście pierwszej sceny Koraliny ze świata drugiego na świat pierwotny. Słodkich snów! Tam, gdzie siedziała jej druga matka, nagle pojawia się jej lalka. I sądzę, że to przez tą lalkę ta wiedźma wiedziała, czego brakuje Koralinie. Gdyż wszędzie Koralina chodziła z tą lalką i mówiła przy niej, co jej brakuje. Za to do sklepu tej lalki nie wzięła. Przez co ta druga matka wiedziała, że ona pojechała do sklepu z ubraniami i dała jej nowe ubrania, ale nie wiedziała o tym, że Koralina jedyne co chciała z tego sklepu to kolorowe rękawiczki, których to ona nie dostała od drugiej matki, bo nie wzięła lalki ze sobą. Poza tym zwróć uwagę na to, że sam klucz do drugiego świata też jest przerobiony z guzika, tak więc widać to, że guziki są mocno powiązane ze światem wiedźmy. Przejdźmy sobie do chyba najbardziej istotnej postaci, która się pojawiła w Koralinie, a jest nią kot. Kot, który pomaga Koralinie pokonać wiedźmę i jest jedyną żywą postacią po drugiej stronie, oczywiście nie wliczając tutaj Koraliny. Tak więc jak ten kot dostaje się do drugiego wymiaru? Otóż sądzę, że między jednym a drugim wymiarem jest większa zależność. Istnieje też dużo więcej wejść niż tylko jedno, gdyż zwróć uwagę na kota podczas sceny kończącej film. Kot idąc po znaku nagle bierze i znika,
po czym słychać w tle taki magiczny odgłos, jakby portalu. Więc sądzę, że to jest kolejne przejście do drugiego świata, ale takie bardzo małe, przez co tylko nieliczne zwierzęta mogą się tam przecisnąć. Między innymi koty czy też myszy, pana Bobińskiego, które o wszystkim wiedziały. Myszki chcą ci coś przekazać. Te skaczące myszy? Mówią, nie przechodź przez małe drzwi. Do tego wszystkiego, jak dodamy fakt, że w oryginalnym logo animacji kot robi za literkę L, a za nim jest taki jakby portal, to na pewno musi być to ze sobą powiązane. I sądzę, że to jest oczko w naszą stronę od twórców animacji. I tutaj mogę stwierdzić kolejną rzecz, że w świecie Koraliny to, co wam pokazałem, to są tylko dwa portale z trzech. A trzecim portalem jest studnia z początku filmu, której to dziura, jak porównacie sobie z wejściem w domu, do drugiego wymiaru wygląda niesamowicie podobnie. Do tego wokół tej studni rosną grzyby, ale to nie są zwykłe grzyby i ułożenie tych grzybów w krąg też nie jest przypadkowe, gdyż ten okrąg nazywa się czarcim kręgiem i ma nawiązywać do czarnej magii, według której taki okrąg miał rzekomo łączyć nasz świat ze światem pozaziemskim. I sądzę, że to dlatego wokół studni są te grzyby, gdyż to jest przejście do drugiego świata. Zresztą posłuchajcie wypowiedzi Wyborna. Podobno jest tak głęboka, że gdy spadniesz na samo dno, zobaczysz prawdziwe gwiazdy w biały dzień. Jest tak głęboka, że można zobaczyć gwiazdy w biały dzień. I tutaj sądzę, że to nie jest przypadkowa wypowiedź. Gdyż jak zwrócisz uwagę na to, co się dzieje w drugim wymiarze, to zobaczysz to, że Koralina zawsze tam pojawia się w nocy i każda noc jest gwieździsta. Dlatego sądzę, że to jest trzecie połączenie z tym wymiarem. I tutaj też możemy stwierdzić to, że wiedźma do samego końca nie została pokonana, a tylko jedno przejście zostało zamknięte. Ale ta animacja ma tak wiele zagadek i tak wiele nawiązań, że tutaj naprawdę jest dużo miejsca na teorie. Oraz jeśli wy macie jakieś pomysły na przykład, kim mógł być ten chłopiec z obrazka, albo jak rodzice Koraliny zostali uwięzieni po drugiej stronie, w drugim wymiarze, to piszcie wasze pomysły w komentarzach. Jeżeli ten odcinek zostanie przez was ciepło przyjęty, to na pewno pojawi się drugi ze świata Koraliny i jej tajemnic, jakie ona skrywa. Ode mnie dzisiaj to jest cała teoria, która miała ci na celu pokazać różne tajemnice znalezione w Koralinie oraz teorie, które je wyjaśniają. Jeżeli odcinek ci się spodobał, to zostaw tutaj koniecznie łapeczkę w górę oraz subskrypcję. No i trzymajcie się, na razie, cześć, do następnego.